siostry i bracia, najdrożsi, kochani, podzwonnym echem wzywam was już teraz i niech wołanie me dotrze przed wami przez łzy serdeczne i ból, co doskwiera. Jakże okrutna ta droga powrotna z czasów dzieciństwa bezsłownej tęsknoty. Chwilo najdroższa, czemuś tak ulotna, nim zdołaliśmy przenieść się w czas złoty. Czemuż cierpienie uwiera dotkliwie? Jak mamy żyć bez siebie od nowa, gdy nasze twarze w pamięci są żywe i serce pełne miłości stanowa? Gdzież my, losu dzieci, przystań swą znajdziemy? Chcemy do siebie radości przed świtem, choć dobrze o tym dzisiaj także wiemy, iż bezpowrotne są dni już przeżyte. Warto jest czasem w mrocznym zatęsknieniu szukać w poezji balsamicznej ciszy, która choć przecież niczego nie zmieni, spełnić się może znów spotkaniem przyszłym. Czasie, co kryjesz w sobie tyle treści, twoją potęgę poznaliśmy teraz, gdy łzami swymi w powitalnym geście każdy ramiona i serce otwierał. Cóż, że powroty nie odwrócą życia? Cóż, że nie czekał nikt nas tam w Tanowie, nas, sióstr i braci, w upojnym zachwycie, co swojej więzi rodzinnej chcą dowieść? Przebłyskiem wspomnień dziecięce doznania zdążały z nami ku wrotom kościoła, by po diasporze długich lat rozstania modlitwą duszy czas tamten przywołać. I w każdym sercu dobroć była taka, jakby ślad wspomnień złączył nas w tę chwilę. Trudno uwierzyć w swój powrót po latach, gdy tak się życie toczyło za wile. Gdzieś tam z niebiańskiej kopuły zeszli na pewno na tę chwilę świętą ci, których sercem przezywamy czułym i wciąż kochamy miłością dziecięcą. Na pewno z nami byłaś, matko nasza, tak wszechobecna, tu zawsze i wszędzie, gdzie duch twój krąży wśród tanowskich lasów, gdzie każdy z nas dzieciństwo swe spędził. Tobie modlitwy serdecznej pieśni, tobie spotkanie dzisiaj dopełnione i miłość nasza, co tak wiele mieści, i nasze myśli i łzy pod twym domem. O święty Ojcze, któryś tam z ołtarza obrzędy duszy serdecznie wypełniał, niech Bóg łaskami swymi cię obdarza i miłość ludzka będzie ci wzajemna. Jeszcze twe słowa słyszę jak pacierze, jakaż w nich prawda odwieczna jest cała. Oby modlitwa za tych, co przetrwali i doczekali jakże innych czasów, wspomnieniem zmarłych powracała dalej, stała się treścią, objawieniem naszym. Niechaj to święte ku zmarłym westchnienie będzie nadzieją odwiecznej tęsknoty, by po nazwisku przywołane cienie mogły być z nami z każdym tu powrotem. Najświętszą ofiarę sprawujemy. Najpierw modlimy się za zmarłych opiekunów, personel i obsługę Państwowego Domu Dziecka oraz Szkoły Podstawowej w Tanowie. A są to pani Lechowicz Eleonora, pierwsza kierowniczka Państwowego Domu Dziecka, Paś Józef, kierownik Szkoły Podstawowej w Tanowie, Kiereś Kazimiera, Smoliński Antoni, Smoliński Andrzej, Sobik Maria, Szponar Stanisław, Duszyński Henryk, Waldowska Ławniuk Krystyna, Baziuk Zdzisław, Kowalewska Eleonora, Mamijew Grzegorz, Mamijew Genowefa. Prośmy o radość życia dla Orłowskiego Bronisława, pisarka Helenę Polską, Wasiu Krystynę, Smolińską Apolonię. Przedstawiamy Waldowską Teresę Marię, Wasiu Zofię, Winczęska Krystynę, Zarosińską Eugenię, Dziękarską Elżbietę, Lechowicz Ignacy, Mamijew Piotr, Czechorowską Cecylię, Ziębę Zofię,
księdza Karpińskiego Kazimierza, który był proboszczem w Tanowie w latach 50. Modlimy się za Walerczyk, Władysława, Bylewskiego, Adama. Polecamy również zmarłych wychowanków, Babiarz, Sławiński, Kazimierz, Burczak, Piotr, Drewniak, Narolski, Paweł, Narolską, Teresę, Frącik, Marię, Frącik, Stanisława, Frącik, Władysław, Jastrzębski, Stanisław. O naszą modlitwę proszę Jastrzębski, Wacław, Jusi, Józef, Kondracik, Roman, Kończyc, Julian, Pozapolska, Halina, Kuciapińska, Ewa, Kuciapiński, Berga, Mikołajek, Jan, Mizierski, Wasiek, Roman, Muszakowski, Henryk, Necław, Franciszek, Otto, Jerzy, Szpina, Wilhelm, Skorza, Edward, Topolewska, Łucja, Walkowiak, Jerzy, Podawczyk, Zbigniew, Ziętarski, Józef, Ziętarski, Stanisław. Możemy nie znać jeszcze tych wszystkich zmarłych, którzy byli tutaj i wychowali się w tym domu dziecka, więc Pan Bogu polecamy te imiona zmarłych. Pan Bóg wie, kto już odszedł z tej społeczności do grona zbawionych. Niech ich przyjmie z radością za trud życia, ale przebaczy również każdy grzech, który popełnili właśnie poprzez swoje różne błędy. Módlmy się również za tych żyjących, prośmy o Boże błogosławieństwo, wszelkie łaski, które są potrzebne, aby jak najmocniej w tej łasce uświęcenia dążyć dalej do Pana Boga. Dziecko, to drogi brylant szlifowany przez miłość, radość i smutki, kielichem życia upajany, z dodatkiem leków i trutki. To śmiech perlisty, wołający, oczy sztubacko roześmiane. To czas dla niego brakujący i noce przy nim nieprzespane. To trudne, chwiejne w dorosłość kroki, z nadzieją na dłonie pomocne, co przeprowadzą przez życia mroki, sprostują drogi kręte i obce. Szlifujmy więc brylant z rozwagą. Niech miłość i radość w nim piętrzy. Niech błyszczy dobroci przewagą wszystkimi barwami tęczy. A dzieciom słońca mnóstwo życzę, dobrych pomysłów w czasie zabawy. I byście kiedyś trafić mogli w te najpiękniejsze życia oprawy. Mamo, dziś znów cię, mamo, nie zobaczę. Kurtyna ciągle między nami. Uśmiechu twego znów nie dojrzę i nie obsypię cię kwiatami. Nie popatrzymy w gwiazdy nocą, a fala stóp nam nie obmyje. Bajek z dzieciństwa nie powtórzysz i nie przytulę cię za szyję. Choć świat tak wcale nie jest duży, choć się schodziłem po nim srodze, to ciebie, mamo, od dzieciństwa nie mogę spotkać na mej drodze. Uleciał mi twój zapach włosów, lecz uśmiech twój wciąż w sercu noszę. Wiem, żeś jest blisko i bądź przy mnie. O więcej szczęścia już nie proszę. Czasem przez mgłę nierzeczywistą twój pocałunek twarz rozgrzewa. Przez chwilę tulisz mnie w ramionach i cały świat mi w duszy śpiewa. Lecz mgła się wznosi lub opada. Zostaje w sercu pustka z raną. I znów pytanie w myśl się wkrada. Czemu cię nie ma przy mnie, mamo? Lecz przyjdzie pora, że cię znajdę. Kurtynę czas wzniesie pod obłok. Ja bukiet fiołków ci przyniosę i już na wieki będę z tobą. Urodzinowy.
Cóż ci, Krysiu, życzyć w te stroskane czasy? Piękne, choć za tobą, przed tobą piękniejsze. Wspomnień masz za sobą przeogromne lasy, jedne przezabawne, drugie ciut smutniejsze. Ja miałem to szczęście w PDZ w Tanowie, być tuż koło ciebie, widzieć cię co ranek, słyszeć śmiech twój szczery, czuć radości mrowie, patrzeć w twoje oczy, gdy szłaś poprzez ganek. Kiedy ty śpiewałaś na scenie wysokiej, o Asturii walczącej, studzience głębokiej, oczy szklane były jak w porannej rosie. Wiem na pewno jedno, na 100% prawie, że w twym głosie, tobie, w uśmiechu wspaniałym, byłem jednym z dziebełek na wiosennej trawie, w tobie aż po uszy, mocno zakochanym. Dzisiaj, Krysiu, przyjmij te moje wspomnienia jako prezent od serca, bo cóż ci dać mogę? Niech los tobie da spełnić niespełnione marzenia i różami uściele dalszą życia drogę. Niech ci grono przyjaciół rośnie z każdą godziną. Czas daleko za tobą żółwim wlecze się krokiem. Zdrowie wita od rana złobuzerską miną, a wszelakie troski omijają bokiem. Niech twój piękny uśmiech nie znika przenigdy. Tego życzą z Florydy dwa wesołe szczegóły. W dniu dziecka, radości po uszy, ziszczonych marzeń, słodkości życia cały rok, świadectwa z uśmiechem, z wakacji cud wrażeń i przygód plecak niemały, zdrowia końskiego dróg tylko prostych i z słońcem za pan brat od rana. Wiatru wciąż w plecy, życzliwych dorosłych, by buzia co dzień rozśpiewana, przyjaciół od serca, miłości bliźniego i głodu, by nie znał brzuszek, zabaw szalonych, snu spokojnego i czarów spod ciepłych poduszek. Niech dzień ten nie będzie jedynie wyjątkiem, przez rok niech trwa okrąglutki i wam przemiłą dziś sprawi pamiątkę, pozostawiając za wami smutki. Gdziekolwiek będziecie, czy na wsi, czy w mieście, dzielcie radosną nowiną, że uśmiech to brat wasz, a wy jesteście orderu uśmiechu rodziną. Dzień dziecka. Dziś wasze święto. Dziś wasz dzień. Niech troski pójdą w zapomnienie. Odejdzie smutek sobie w cień. Spełni najkrytsze się życzenie. Chciałbym być świętym Mikołajem, co dzień przynosić wam prezenty, a życie zrobić jednym rajem, oddalić od was świat nadęty, by wszędzie nastał czas pokoju. Po wojnach został w księgach ślad. Dzieci wróciły do swej szkoły, a każdy sobie był jak brat. By głód nie zajrzał nigdy w oczy, łzy szczęścia w nich gościły wciąż. Ojciec po pracy z serca mocy mógł cię na spacer zawsze wziąć. By już nie przyszło nigdy tobie noc spędzić przy piwnicznych drzwiach, a z przytulanką swą przy sobie nie poznał nigdy, co to strach. By już nie było domów dziecka, bo każdy będzie swój dom miał. By szczęścia się paliła świeczka i szczęście te garściami brał. Byście słyszeli, kocham synku, a tato na kolana wziął. By mama choć zapracowana, czas miała tulić główkę twą. Potem szepnęła, śpi kochanie, jutro do szkoły musisz wstać. Jeszcze bajeczkę ci opowiem o słonku, co nie chciało spać.
Chcę, by dorośli pamiętali, że kiedyś dziećmi byli też. Sny z marzeniami się plątały, a z przebudzeniem bywał dreszcz. Że ręce nieraz załamane prosiły ojca w strugach łez. Nie bij już brata, zostaw mamę. Przecież kochamy ciebie też. Więc dajmy dzieciom cząstkę tego, czego nam kiedyś nie dał ktoś. Dużo uczucia, ciepła swego. Wprowadźmy w lepszy życia los. Wam, wszystkim dzieciom, dużym, małym, wspaniałych przygód życzę w bród. Za wami świat niech zniknie szary. Przed wami w szczęściu wiele dróg. Od Haliny bierzcie przykład, ona tak rano wstawała. My jeszcze spaliśmy, ja pamiętam to. Ona zawsze podłogę pastowała i szorowała. Nie wiem, czy coś pod materskiem. Pani Kazimiera. No, robisz tu. Tu, i zrób. A człowiek opalony, opalenica nawet nie. Ona zrób. No. A słuchajcie, jak nie było tego szamponu, tej kulonery i tego, to zwykłym mydłem i potem obcenie. I każdy podchodził i ona nas zlewała i tak. Chyba się słynie, bo... Ja pamiętam, jak fryzjer przyjeżdżał, jak wszystkie uciekały, bo i tak nas na garę trzymali. Tak, tak. Ciarka! To już była moda. Tak, a widzisz, czyli perspektywę już miała. No, garki nam robili. Ale słuchaj, ja pamiętam spinki, żeśmy sobie tak wsadzali, nie? A kierowniczka mówi, proszę te spineczki. Ale najlepsze było, jak my z nimi byliśmy, że ktoś tam w szkole miał trzy i wystarczyło, że u nas ktoś dostał. I na zewnątrz gimnastyka, pierwsze pani u dół, trzy okrążenia, przepał człowiek i potem nie, raz, dwa, raz, dwa. No, ale poczekaj, no to by to były męki były. Jakieś zawody jak były, że bardzo szkoły? Wszystkie trochę. Jeju. Za drugiego razu. No to fajne. Słuchajcie, wy się chowajcie pod segmentami, a ona niech nad segmentami się chowa. Ja będę jeszcze. Ja słuchajcie, ja nie wiem, czy pamiętacie, taka grupa, ale był. I nas wszystkich obudzili, wyszliśmy. Jak tej nocy to ten tutaj pod... Jak zginął Paweł? Jak to tam było z tym dokładnie? Szedł z działki. No właśnie, ja tak słyszałem, z tam działki. Do sklepu gdzieś tam szedł przy drodze. Ktoś go walnął, tak? No, jechał taki inwalida, Aha. Tego. No i on tam, a on jechał, prowadził rower, go zabujało, a tamten nie zdążył, bo to był trochę taki inwalida. No i go samochód tam uderzył. Tak, tak. On sobie, pamiętacie, jak on miał te dwie dziesiątki, tak sobie brudę tutaj. O, ja mówię, ja się zawsze... Zawsze te dwie dziesiątki miał tak nie sobie brudę. Nie kojarzę. Tak pięknie malował właśnie. Ale coś, coś tak jak... Ja coś sobie przypominam, ale... Ja on dostał, jak właśnie te skoczy. No, jeszcze więcej mógłby dostać tych punktów za tą mądrość jego. Czyli tą, ale taki ambicji. Bardzo inteligentny. O kim wy mówicie? O tym Jasiu, malował tak pięknie. Te obrazy malował. On pamiętasz? Ale czy to... Ja nie kojarzę, wiecie? Ale to przecież on malował to, żeście tańczyli, to takie zdaje się, nie? Te Warsi Sawa, to wszystko on to malował, nie? Ale czy to nie był brat Klary Fiałkowskiej? No. On i po lesie tutaj spał. On to brat Klary Fiałkowskiej. Myśmy mu jedzenie przynosili. Tak, on nie resztuje. Ale ja pamiętam właśnie go jeszcze dzisiaj. A słuchajcie, a pamiętacie, jak chodziliśmy na jagody? Każdy dostawał słoik i musiał... Tak. I do wiaderka potem, tak? No. Odwracam się. Panie kierowniku, już. Cały słoik. A on się zwanił. Jeszcze tyle trzeba. Pamiętam, jak się spiadał. No. Pamiętasz, taki rozwalony zamek, ja no? Co ja się zdziwiłam? Halo, wuuu. No, to się było zawsze. Ale z tymi jagodami zawodów, w tej przyjdzie, to dzieci właśnie, ta szpona równa, jak chodziły na jagody, na grzyby, to już nauczyciel brali, to nie było tak wspólnego motywacji. Właśnie, to jak my i te 2 lata, 3 lata,
To była bardzo nieciekawa. Bardzo lubiłam z Jagodami. Wiecie, a ty pamiętasz takie, mieliśmy taką poprawkę, to było w niebieskim. Jak ja to widziałam. Nie, to była spódniczka, izowankę i bluzka, bo tak jest takiego, było bardzo sztywny ten materiał. Ja pamiętam, tam się po się ubierali, nie, a to nam przychodzi na niedzielę nakładali te. Tak, o, świetne było, tak. Ja pamiętam tak, wyszłam z tego, a Halina wyszła mi tak. A ty co, nie podoba ci się coś? Jak mi dała ten głos, to teraz spadłam, nie? Ale jak wychodziłam, to tak. Powiemy wam numer. Proszę, bałam, Halina. Mamusia nam paczkę wysłała, nie? No, a Basia, że chytra, jeńca, no, chowała to, a myśmy do cichu. Nie, nie, dam się, to nie było tak. Ona pod podłogę chowała. Dana, ale to nie był, ja to pamiętam dokładnie. No. To z tymi paczkami cukierki nam wydawali, nie? Ja nie dam tych przesełku, bo już mi plecy, bo Baśka była bardzo chytra i ona tak podawała nam się. Bo inaczej. Bo to tak dawało garściami, nie? A ona chowała zawsze tak na środku tego tapczanika. No to i Baśka chowała, my zawsze tego dawaj, żmy i żrymy te cukierki, nie? Coś tam na szybkiego. Słyszymy, kto siedzi, no to... Dobrze, że się nie zapłakiły. No właśnie, a ty pod łóżko. No ale jak to dzieci małe głupie, nie? Nogi nam tam było, widać, ona za te nogi nas... Jo, tam pierdzie dała. Ale słuchajcie. Ale słuchajcie, a pamiętacie, jak dostaliśmy to, bo gdzieś to jest skąd to przyszło. I to było a propos świąt wielkanocnych, bo tam ciuki się ten. I dostaliśmy piżamki właśnie dlatego mówię spacer. Unry. I były spodenki, i tylko męskie były i góra tak ten, i z rozporkami i dziewczyny ten dostał. I my tak ładne te brudy były, a spodenki i rozporki. Ale nie, to pamiętam. I takie zielone były, a ja teraz jak piłkę do Szwecji. Pamiętam z Ameryki. Z Ameryki. Ja lubiłam mleczarnię do mleczarni w Szczecinie. No właśnie chciałam powiedzieć. Ta śmietana, lody tam były, jakbyśmy tam. Ale słuchaj, mleczarnie byśmy tam czyli. No ja właśnie chciałam pamiętam, właśnie o tym wspomnieć chciałam. Pamiętam jak jedziemy pierwszy raz, to nigdy nie zapomnę. No to wsiadamy teraz w autobus i gdzie jedziemy? Na Jagiellońską, na do tej mleczarni tam śpiewamy. A ja mówię. Jak ja się cieszymy, Boże, za granicę jedzie. Ale za granicę jedzie. A słuchajcie, a tak się tak. My żeśmy pierwszy raz jechali do fabryki czekolady. Ale no to przecież Krystyna Kąki była. Ja byłem też. Była taka wymiana. W Krakowie byliśmy też. Jurek jest, stoimy na dworcu, Jurek wróżę. Ale zdjęcia, przepraszam, ja Finkowi dostarczyłam te zdjęcie z gazety, co my byliśmy w tym, w Niemczech. My miałyśmy po 15, mogę, po 14 tak. lat. To była podstawówka. To była podstawówka. Ja wiem, że jeszcze w tej chwili byli. W Janowie, którego nie byliśmy na wymianie, że dziecko to nam kupły przywiezie, a my tam... No, pojechaliśmy tam, żeśmy ledwie tydzień czasu doprowadzali do Kraków Jeżanów, a potem przyjeżdżaliśmy to tu nam. Smolińskiego, jak za Rokopczy. Grał! To prawda! Grał! Ale zobaczcie, jak on miał się w tym Krakowie, to tam też do tej Bieliczki. Tak, tak. No właśnie, a ja Bieliczkę do Pięcimia. Ja gdzieś nie pojechałam, bo Smolinski mi zabronił, bo bardzo brzydkie słowo mówiłam i opowiedział, że ja za karę nie pojadę. I wiem, że gdzieś nie pojechałam. W Bieliczce byliśmy. W Bieliczce byliśmy, ale chyba po Pięcimiu. Za karę nie pojechałam. Ale może dobrze, traumie mi się. A w Krakowie obok była fabryczka, pamiętacie to z Pili? Ła, przyjeżdżaliśmy tutaj jak grali. 500, po 800 i krosto no, tam grali. Do gry takie, no. Tam były madrugie śliczki miał. Z kimś tam łaziłem, nie wiem, ale... Nie pamiętam, tak się tam książę. A pamiętasz, jak my byliśmy w Warszawie, jak byliśmy na Wiedzielnowy i kiedyś dawaliśmy... Ja też idę. Majki. I w Warszawie ja szłam i to jest koniec. I co? Majki na to wziąłeś? Majki na to, ale to ja wziąłam, podniosłam i wiesz... Ja
Proszę, wniosła gacie, bo padły, nie pokazała się. A kiedyś jak dostaliśmy, jak mówimy o tych parkach, no niektóre rzeczy były fajne, ale kiedy przysłali takie buty te zimowe, takie ścięte. O Jezu, te wojskowe! Te wojskowe, to prawie, że... I dostałyśmy te buty i później poszłyśmy do szkoły i ja pamiętam z historii, dostałyśmy dwójkę od razu, jak był obiad. Właśnie oni się stołowali z karzeniem. Tak. I... To było smutne. To było bardzo smutne. To było na bieżąco było, nie? A skarżyli na nas? No. Ale tak, czyli to byli ludzie... Mało było, mama była dość obrony. Nie było żadnej obrony. Zaczęli już, jak się zaczęło z Jurkiem, tego tam, tego to później dopiero. Później zaczęli już tak bardziej się przyglądać. Ale powiedz, jaka to była miłość do dzieci, jeżeli w ten sposób cię postępowali. Nie. To nie było żadnej... To jest ciężko, to tak trudno powiedzieć. Tak jak pani Ławnikowa, jakieś to spotkanie z głową i Czarnecka mówiły, mówcie, co chcecie, wy jak żeście byli, wy żeście byli złote dzieci do... Do wszystkiego, tak. Bo zawsze sport, czy dzień dziecka, no, czy różne takie... W sporcie to co było? 70-80%. Pamiętasz, jak dwa ognie zawsze grałyśmy i byliśmy najlepsze? Dzieci z domu dziecka i dzieci ze wsi. To mnie nie puścił na zawody. To tak, Teresa powiedziała, Jurek nie jedzie, ja nie jadę. Ja muż też nie jedzie. Dom dziecka nie pojechał wtedy. I zajęli przez ostatnie miejsce. A my pojechaliśmy zawsze w trójce. Kiedyś, wiem, zawody były sportowe w Pilchowie, w tej szkole. Ja wiem, że no, ja na spomenę to tak, taki szkół był piłkę, że... Ale w ogóle my byliśmy wysportowani. Tak. Nie, no wiesz. A pamiętacie, jak na Smoliński tam... A to dlatego, Miocia, że my tu na okrągło, bo przecież trenowałyśmy, przecież w dwa ognie, to się na okrągło. Ale duże to jest rana. Nie tak, że jak dzieci z domu dziecka grały z dziećmi... Ja tam dwóch ogni to nie pamiętam. Pamiętam piłkę nożną, jak latywałem zawsze z piłką do bramki. Najmniejszy, najchłodszy na bramkę. I jak któryś tam z tych starszych przyłożył, no to było wiadomo, że był gol razem. Ja w przyszłym roku będę miał 55 lat, jak na bramce stoimy. I też tak zacząłem w małej szkole, pamiętam, grać. Ale wszyscy, jest to dzieciaki małe, pierwsza klasa. Wszyscy gracz, nikt na bramkę, nie? Ja tak patrzę, nie byłem taki, że mnie tam wypchali, może ci starsi z wioski bardziej zorganizowani. To stałem. To poszedłem na bramkę, patrzę, że ja na bramce. Ja zawsze gram, bo nikogo nie było chętnych. I tak mówię już o... W przyszłym roku będzie 55 lat. Czy robisz fest? Wczoraj grałem turniej z młodymi, taki to trzech, ich tyle nie miało lat, co ja jeden, nie? No. Ludzie takie tu z Szamotu przyjechali, tu z Jatowa, nie? I wzięli, no. Ale potem na koniec meczu powiedzieli, no żeby nie pan, to byśmy więcej. My przegraliśmy ten, bo ci młodzi myśleli, że jak z odbojami by dograli, o, to im dołożył. A odboje to stare, fajnie. Jakie to miłe wspomnienia, co? Ten sport tu dużo dał, ta ranna gimnastyka się zdaje. Nie zawsze każdemu ile się tutaj w 5 minut dziennie sobie. Ale nawet lekarze teraz jak doradzają, rano wstaniesz, zrób. 5, 10 minut. Zobaczycie, rano przyjdzie zawsze zimna styka. Zima czy lato? Astma, astma. Astma, astma. Potem tak. Później pajacy. Jakiś czas w biurach za komunę, to czyż rano przychodziłeś, to była gimnastyczka. Zawsze, zawsze. Za komunę. Kto jest? Aha, jak? Ale ładnie. Ten co? Kiedy nie zna się. On mnie, ja to zawsze pamiętam. Sokół Kozan na korytarz i na woreczki. A Smoliński w tamtą stronę, a my dawaj na tych kolanach. Dlatego mnie chyba te kolana też tak było. Nie też jedną wolę. Ale ta floterka chyba... była fajna. A mnie też. Czyli... Pamiętacie tę floterkę taką? No, ja pamiętam, jak Smoliński postawił tu rower, ja na niego wsiadłem, a tu jechałem tą bramę walnęła. I od razu się nauczyłam jechać do świtu. No, tutaj tego grata stawiał zawsze. O, pod ten murek. I... A my tak, stoimy, to czekamy, dawaj za rower. No i pamiętam, ta brama poruszyła. Znaczy się to znaczy, że dużo numerów robiliśmy te same. To samo. Ten, poznasz go? No jak nie? No on zaraz mu dzwoni. No tu na koniec, na czarnego zobacz. Nie, nie? A nie można rozmawiać. O, no, ja się ale nie widzę. Ale taki prosty patyk, człowiek, no zabylek. Dlaczego? Pamiętam. Właśnie jak się dało tak prędzej, to jest było fajnie, bo zakręcać można.
czyli czerwony miał chłopaki, to przedłużmy, nie? To zanieś do ósemki te liści, tam coś się napisało, no i zanosi, a czy umówisz się ze mną, a czy to, a czy to. A to rano mówiliście, że Misiu. Pamiętam, że zawsze nosem, palca do nosa wkładał. Misiu, ja on wszędzie wlazł, on wszędzie, no. On tutaj widział. No. No. Pamiętam, on mówi, no. Nie lubił tej jednej z niego wszędzie, no. Niego wszędzie Roma. A pamiętam, że kiedyś były zawody zrobione w pokoju, gdzie lekcje. Boks, ja z kimś walczyłem. A, był, pan Stasiu, ja mówię, że ja będę się boksować. A ja wtedy ale wtedy dostałam dwa razy po mordzie, to to... A ja nie pamiętam. Nie pamiętam. Z Manielem nie walczyłeś? Nie. Ja z Manielem walczyłam. Chyba tak, i Waniel mi dał popalić, nie? Ale byłam wtedy taka... Przepraszam, Waniel, on w Szczecinie mieszka? Nie macie kontaktu. Mieszka, bo kiedyś, bo jeszcze jak na Stasiu był, to mówił, że Waniela, że Wanie tam... Ja on to przyjeżdżał, Waniela. Jeszcze jak ja końcówkę domu dziecka to była, przyjeżdżał, ale zawsze przyjechał na rauszu taki, że... Aha, lubił sobie wypić. Tak, no, przyjechał tak raz czy dwa razy. Twoja miłość, no, tak? Ale nie, to Jasiu Kaszewski. Nie. Jasiu Kaszewski to była... Ale ja nie zapomnę. On tak zaczął. Ale on te, no to, ale to opowiadała mi ta Halina Herbacka, że też się obraził na nią. To tak. Potem, no to nie tak. No on tak chodził, jak się na kogoś obraził. Ale nie, to, a on kiedyś... Stałaś w boku, to rękę da. Już do wojska chciał iść. Nie, ale mówi, że on kiedyś szedł i skanką mleka, bo nie z Lechowiczem nosił. I Halina, czy ty wychodziło, to on się zapomniał puścił. Zapomniał, bo on z tej strony przechodziła, no to z tej strony skanka pierdol wylało się wszystko, nie? Halina chyba mówiła, że... No, gdzieś koło niej mieszka tam. Ona dosyć często mówi, okres pędzi, aż wyjechał gdzieś tam do niej, bo z Pawaczem chyba tam był gdzieś. No i przez pędzi, aż wyjechał, ale mówi, że tam mieszka. No to Halinie parę razy dzwoniłem, bo mam telefon. I co, ja nie do zdrowienia, wszyscy od Ani Gawer, to Ani, ale dlaczego ja Ania nie Gawer? Ma? No widzisz, kobieta dzwoni, a ty odejdzie. Tak? Wszystko gada? Ania, tak. I mówi, że się źle czuje. A ja patrzę, przecież my... Na co w kamieniu mieszkamy? Ja ostatnio byłam w sanatorium. Nie wiem, czy mam odwiedzić. To wprowadź teraz. To później, to co tu mam na no, to jest zapomnij później. Później będą dzwonić numer 3. Ja byłam sanatorium w kamieniu, samolotu. Nie przychodzi. Ja wiem, ja tak z daleka myślałam, jak ksiądz, że tam wyjmujesz modlitewnik. Tutaj. Ja byłam z daleka, tak nie rozumiesz, jaki ja modlitewnik. Nie obierałam w ogóle. Przyjeżdżasz do Mrzeszyna, ja mówię, nie... Nie przychodź do mnie, bo ja jestem kochany. No, ty nie byłaś jak robią, co nie? No, no, przyjeżdżasz do mnie, nie, ja nie byłam. Nie, to lata też była. Nie, ale to jesteś do mnie, nie przychodź, bo ja jestem kochany. No to tak właśnie brania do mnie, jak ja nie robią. Bo jak ja wczoraj. Ale gdzie byłeś w sanatorium? Przyjechałam w kamieniu. To Halina w ogóle. Ale ja słyszę, ja się nazywam Zofia. No i co? To od razu. I mówi tak. Ja mówię, no to... Ty wiesz, zaraz ci powiem, ja co z Teresą. Dlaczego Teresy nie wpuściłam? Ale mówię, Halinko, jeżeli masz jakieś problemy, to porozmawiaj z Tereską, nie ze mną. I ona mówi, że tam 10 lat temu ona chyba zamknęła drzwi, nie wpuściła Teresy, nie wiem, co tam było. Ja się bardzo w każdym kończyłam, powiedziałam, no bo to ja mówi, że nie dzwonię do pani. Ona mówi, Ania chciała odwiedzić, że ona chora, że nie przychodzi. Ciągle i była tydzień, drugi. W końcu poszłam do domu, a ten syn ten otworzył. Ale to, ale to na pewno. Na pewno tam w sanatorium chciał wziąć w kamieniu. Jeden tydzień, drugi, trzeci. Nie chciałam. Nie chciałam. Pociągnął chora. Ale no, ona ile była w tygodniu? 3 tygodnie była i co rozwodniła? Może za krótko. To może by lekko doszła do ciebie. Ja bym zadzwonił, nie rozczarowaj. Dobrze, kiedyś jak wreszcie. A jem sam, zrób, jak nie wiesz. Ale ja nie wiem, jak to zrobić. Ale ja to robię.
Co prawda rzut kamieniem jest tak daleko, ale z kamienia nie można. Ale ja rozumiem. Także za krótko do dziękujemy. A dobry ten kompocik? Ja bym chciała. Pamiętacie, jak sobie nos rozwalił? Tam na górce. Gdzie jeździła na Sanka. Co jeździ tam z tyłu, pamiętasz jaka górka? A zbyt wąska była, ślizgawka. Nie zniesiłam i jak, a wiesz, a główkę się miało przed sankami. Mi się prowadziło. A na leżąco, tak? No. To jak ze mną, ja siedziałam na niej? Ja wiem, że mnie się tak właśnie zakojarzyło, że bez nieco. Tak było. Nie, to nie było, bo ona Stasia do dzieci jeszcze też jaki tam ten kino miała. Dobrze, że mnie to tak właśnie wydwoje. Tak mi się zakodowało. Tak, bo to chodziło, się szukało, gdzie trudniejsza górka, gdzie dalej. Ja pamiętam, moje jednarkę sobie zrobiłem. Beczki takie znalazłem, klepki zrobiłem, takie na tych klepkach. Wiecie, na halę. Ani kierować, bo to nie ma, wiesz, powierzchni. Pijmy pukę do wieku. Czekaj, ja bym... Tymi kołami, jak lataliście. Pili jeszcze takie od zapewne. Ja uwielbiałam, tego mówię, że... A jaka dobra gimnastyka to jest, no. Nie? Tylko najgorsza, no, tego taka sprawna jest. Ale dlatego wam powiem, tu kiedyś właśnie mój rekord, bo to biegałem, bo te dystanse dłuższe, tak też czasami przebiegnie. Tu kiedyś biegłem 90 razy. To jest 80 km. Nie, ja jakoś... Ja pamiętam, tylko nie pamiętam, czy z rana zacząłem go prawie cały dzień. Nie trzeba tam zabiegania, ale biegałam kiedyś. Na kolację mnie zawołali, coś takiego, czy obiadu nawet nie jadłem, cały czas biegałem. Ale najlepiej było, koło siatki. Trochę na bieżni, to jest 900 metrów koło siatki. Ja liczyłem między siatkami, jest raczej u metra i kiedyś liczyłem 900 metrów koło tego. 90 razy, 81 kilometr. Nie wiem, która. No ja tu mam swoje. Spodnie na to. Ale się lepsze jak góra. No, ja nie wiem. Słuchajcie, robaki z kafelek padają, że mam się nie poczesać mógł. Ty jesteś akurat. Rybaki czy kafelek? Nie, już takie te obiery. Macie, słuchaj, damkę to można ćwiczyć na siłowni, wziąć damkę i tak tam. Życie krótkie. No to spróbuj nam podnieść. A kalna długiła. Ja nie mogę mnie ręczyć. Ja muszę dbać o zdrowie teraz. Ona ma figurę jak modelka. Nie da się. Szczytlutka, no. Fajnie, bardzo fajnie się paliła, nie? Nie, nie. No, ja parę lat temu mówił, że odciśnie się na bawi. Ale mi Piotrek przypomniał, że mój mąż tutaj też był do Stanowi. Ja pamiętam w liceuce, mówię, ty Wojtek, co ty tak się czaisz? Podejdź, no, przecież razem byliśmy u dziecka. Wojtek Kozłowski. Dobre ustawienie budynku. Mój były mąż, który zginął 5 lat temu, on tu był w Stanowi. Krótko bardzo, tak. Piotrek mi powiedział, że była jakaś akcja, jak on zrobił dwa dymy, i dymy go wysłali. I nie wiem, czy nie sobie to przydało.